Witam, tu Scorpius. Dzisiaj zapraszam na filmik z komentarzem. Temat zupełnie niezwiązany z Battlefieldem 4. Takie filmiki będą się również czasem pojawiały. W tle szturm na Szanghaju, snajperka i czołg. Połączenie niecodzienne. Wyszło całkiem ok, nie do końca, ale zobaczycie na końcu filmiku. Dzisiaj, jak pewnie już widzieliście po tytule, chcę się z Wami podzielić moją opinią na temat dopalaczy, używek oraz generalnie prawa, jakie w naszym kraju obowiązuje i jakie ma to moim zdaniem konsekwencje. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim będzie się podobało to, co powiem. Chętnie z Wami podyskutuję w komentarzach, ale zanim zostawicie komentarz, to prośba, żebyście wysłuchali do końca tego, co mam do powiedzenia. No i muszę jeszcze dodać, że oczywiście nikogo nie namawiam do używania jakichkolwiek substancji i nie mam zamiaru tego propagować. Po prostu podam Wam kilka faktów i kilka moich prywatnych opinii. Słuchajcie, z zamiarem nagrania tego filmiku nosiłem się już od dłuższego czasu. Nie było ku temu specjalnie wcześniej okazji. Miałem to zrobić przed 1 lipca, dlatego że właśnie od tej daty w Polsce zakazano używania kolejnych substancji chemicznych. I miałem zrobić filmik o tym, jakie to będzie miało konsekwencje. Możecie wierzyć lub nie, ale spodziewałem się tego, co właśnie teraz obserwujemy, czyli kolejnej fali zatruć i niestety także zgonów. Nie spodziewałem się, co prawda, że będzie aż tak źle, więc przede wszystkim przestrzegam Was przed używaniem jakichkolwiek substancji, co do których nie macie pewności, skąd pochodzą, nie znacie składu, a co za tym idzie, nie jesteście w stanie przewidzieć, jakie będą miały oddziaływania na Wasz organizm. A gdy coś pójdzie nie tak, a prawdopodobieństwo tego jest bardzo duże, będzie bardzo ciężko Wam pomóc. Więc krótko mówiąc, dajcie sobie spokój z dopalaczami, szkoda życia, szkoda zdrowia. Ale słuchajcie, przyjrzyjmy się teraz sytuacji z szerszej perspektywy. To, że używanie dopalaczy nie jest specjalnie mądre, to wiadomo, chyba każdy się z tym zgodzi. To, że narkotyki są złe, też pewnie każdy wie. Nie każdy wie dlaczego, ani dokładnie co to jest narkotyk, ale że są złe, to wiadomo. A posiadanie narkotyków w Polsce jest nielegalne i ostro karane. No ale żeby o tym podyskutować, najpierw zobaczmy, jaka jest definicja narkotyku. Tutaj posłużę się definicją Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi nam, że narkotykami można określić wszystkie substancje mające wpływ na świadomość, w tym kokaina, heroina, THC, ale także kofeina, nikotyna oraz alkohol etylowy. No i po tej pierwszej definicji widać już wyraźnie, że część narkotyków jest w naszym kraju szeroko dostępna w każdej ilości. Na każdym rogu można sobie dowolną ilość kupić, są obłożone przez państwo wszelkiego rodzaju podatkami i wszystko legalne w 100%, a inne są bardzo surowo zakazane. No, przyjrzyjmy się szybko kilku. Papierosy, czyli tytoń, kilka lat temu szeroko reklamowany produkt, najczęściej z dodatkiem substancji dodatkowo wzmacniających działanie oraz bardzo wysoki stopień uzależnień. Co roku z powodu palenia ginie około 50 tysięcy Polaków, z czego 25 tysięcy umiera z powodu nowotworów złośliwych wywołanych przez palenie. Jak wygląda zgon na nowotwór złośliwy, nikomu nie życzę, żeby kiedykolwiek oglądał, a tym bardziej, żeby miał. Alkohol. No, każdy, kto był na weselu, dyskotece, klubie, czy na własnym przykładzie, część pewnie z Was wie, jakie ma działanie. Agresja, zaburzenia równowagi, przedawkowanie prowadzi do śmierci. Dodatkowo co tydzień słyszymy w wiadomościach o setkach pijanych kierowców. Mimo to na każdej stacji benzynowej można alkoholu zakupić tyle, ile jest się w stanie unieść czy wywieźć. Opodatkowane, legalne w 100%. I statystyka z roku 2014. Z powodu nadmiernego spożycia alkoholu zmarło w Polsce 26 tysięcy osób. 7% wszystkich zgonów, jakie miały miejsce tego roku, to właśnie zgony powodowane alkoholem. Słuchajcie, żeby nie było jeszcze wątpliwości, ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem alkoholu, uważam, że wszystko jest dla ludzi. Podaję tylko po prostu statystyki.
Kolejny narkotyk, marihuana. Po spożyciu m.in. euforia, zaburzenia w percepcji czasu i wzmożone łaknienie. Za posiadanie grozi kara do lat 3, natomiast za udzielanie kara więzienia do lat 10, czyli praktycznie prawie taka sama kara jak za usiłowanie zabójstwa. Przedawkowanie marihuany prowadzące do zgonu jest praktycznie niemożliwe. Nie znalazłem wzmianki o ani jednym przypadku zgonu z powodu palenia marihuany. Dodam jeszcze, że marihuana, mimo tego, że jest nielegalna, czy mimo tego, że ma bardzo szerokie zastosowanie medyczne, jest w naszym kraju nielegalna. Kolejny narkotyk MDMA, czyli popularnie mówiąc ecstasy. Po zażyciu otwartość, pobudzenie, euforia, głębsze odczuwanie muzyki i ruchu, często subiektywne uczucie jedności z otaczającym światem i za takie okrutne wykroczenia również 3 lata, a przy udzielaniu, czyli częstowaniu kogoś innego, kara więzienia lat 10. Mówiąc prosto, można się legalnie w naszym kraju zapić na śmierć, ale za zapalenie jointa i poczęstowanie machem kolegi grozi nam 10 lat więzienia. I moglibyście sądzić, że być może jest tutaj jakieś dobro wyższe, jest to jakoś poukładane, posegregowane od najbardziej toksycznych do mniej toksycznych. No nic bardziej mylnego. Są tabele, które przedstawiają wyraźnie, jest dziesiątki studiów już porobionych, które mówią nam wyraźnie o tym, że alkohol i tytoń, czy nikotyna po prostu są bardzo szkodliwe, o wiele, wiele bardziej niż te substancje, które są w naszym kraju nielegalne. Ale mało tego, że są bardziej szkodliwe, są jeszcze o wiele, wiele bardziej uzależniające. Czyli no, tego nie da się specjalnie racjonalnie wytłumaczyć, przynajmniej przy tych dwóch substancjach, o których mówiłem. Dlaczego akurat nikotyna i alkohol są legalne, a te inne nie są? No, naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie. Bardziej uzależniająca i szkodliwa od alkoholu i nikotyny jest tylko kokaina i heroina. Ale takie mamy prawo. Prawo w Polsce ustala Sejm. No i słuchajcie, mamy dwa wyjścia, mamy dwie opcje. Albo uznajemy, że posłowie wiedzą lepiej, są farmaceutami, prowadzili badania i po prostu wiedzą lepiej, jak mamy się zachowywać i co mamy w wolnym czasie robić, czego mamy używać, czego nie, i muszą nam tutaj dokładnie określać, bo jak nie, to zrobimy sobie krzywdę. Żebyśmy sobie krzywdy nie robili, to karają nas więzieniem. Gdybyśmy chcieli odczuwać muzykę na przykład silniej, to jest to tak niebezpieczne dla społeczeństwa i dla nas, że musimy pójść do więzienia na lat 3. No, można by tak przyjąć, gdyby nie te badania, o których mówiłem wcześniej. Bo teraz mamy do czynienia po prostu z czystą hipokryzją. To, co jest niezdrowe, gdzie tysiące ludzi co roku ginie, jest legalne, natomiast to, co mniej szkodliwe, jest bardzo surowo zakazane. Więc jak widać, mamy do czynienia z hipokryzją w najczystszej postaci. No, tak być moim zdaniem nie powinno. Jeżeli już przyjmiemy tak, że Sejm czy większość nam nakazuje żyć zdrowo, to powinniśmy natychmiast albo zakazać spożywania alkoholu i tytoniu. Chciałbym zobaczyć posła, który by z takim pomysłem wyskoczył, czy jakieś ugrupowanie, jakby się to skończyło. Lub też po prostu stwierdzić, że te inne substancje nie są aż tak szkodliwe, na to są badania i też powinny być dostępne. Są też argumenty mówiące o tym, że alkohol jest szkodliwy, co prawda, ale to taka tradycja, więc legalny powinien być. No to w takim razie powinniśmy się trzymać tradycji, a tradycja jest taka, że alkohol jest stosunkowo młodą używką. Dużo wcześniej ludzie na całym świecie używali substancji psychoaktywnych, takich jak psylocybina, salworin A czy DMT. Były te substancje używane przez praktycznie wszystkie ludy świata, przez część jest używane do dziś. Znajdują się one w roślinach i w grzybach, które rosną praktycznie też na całym świecie. No a w naszym kraju jest bardzo surowo karane nawet zbieranie takich roślin czy grzybów. Więc też tutaj widać hipokryzję. Dodam jeszcze, jak jesteśmy tutaj przy substancjach psychoaktywnych, że większość muzyki lat 60., 70.
i pewnie 80. również powstała przy ich użyciu, o czym mówią sami twórcy. Gdyby to kogoś nie przekonywało, to bardzo, bardzo poważne badania i osiągnięcia naukowe powstały również, zostały dokonane przez ludzi, którzy tego typu substancji używali. Żeby dać Wam przykład, na przykład dr Kary Mullis, który odkrył PRC, czyli zrobił rewolucję praktycznie w genetyce, podwójna spirala DNA, tego typu rzeczy. No ten człowiek wyraźnie twierdzi, że tego nie dokonałby nigdy, gdyby nie korzystał z LSD. Również inne bardzo, bardzo skomplikowane i pożyteczne wynalazki powstały w podobny sposób. Były prowadzone bardzo szeroko zakrojone badania przez kilkanaście lat nad tymi substancjami, ale potem zainteresowała się tym armia i wszystko zniknęło i stało się z dnia na dzień nielegalne. No i w tym momencie też trzeba by się bardzo głęboko zastanowić, o co tu chodzi. W tym momencie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mówi nam, że to, co rośnie sobie naturalnie w lesie, jest nielegalne. Nie możemy tego zrywać ani spożywać, mimo że było tak od tysięcy lat. I jeszcze raz, słuchajcie, ja ani tutaj nikomu nie polecam, ani nie staram się tych substancji zachwalać. W odpowiednich rękach i bez odpowiedniej wiedzy mogą stać się bardzo niebezpieczne. Można stracić kontrolę nad tym, co się robi i tak to się może skończyć, ale sytuacja taka, jak ma miejsce teraz, to znaczy, że ewentualne używanie tego typu rzeczy jest karane więzieniem, no wydaje mi się też kompletnym absurdem. Ale dobrze, bo tu filmik się robi troszkę długi. Pewnie myślicie, dobra, co to ma wszystko wspólnego z dopalaczami? No wspólnego ma to, że słuchajcie, rynek nie znosi pustki. Ludzie chcą z takich czy innych powodów zażywać substancji, które powodują zmiany świadomości, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, i będą to robić, niezależnie od tego, jakie będą zakazy. Mamy przecież państwa na świecie, gdzie używanie jakichkolwiek narkotyków, czy nawet alkoholu również jest karane śmiercią. Kraje arabskie czy kraje Dalekiego Wschodu, tam po prostu używanie narkotyków, a w innych krajach alkoholu karane jest śmiercią, co niespecjalnie powstrzymuje populację przed takimi działaniami. No widać to wyraźnie, więc gdyby to było takie proste, że wydajemy przepis i zakazujemy tego czy tamtego, no to słuchajcie, można by na przykład zakazać chorób albo zakazać bycia głupim po prostu i wszyscy byliby mądrzy. Takie proste to niestety nie jest. I stąd właśnie wzięły się dopalacze. Jak wiemy, w latach 30. w USA próbowano zakazać sprzedaży alkoholu. Wiemy, jak to się skończyło. Mafie, kartele. Teraz tak samo te mafie i kartele zbijają fortuny na narkotykach czy dopalaczach, a ludzie trują się coraz to nowymi środkami. Jest to dosyć, wydaje się, proste. No jeżeli macie kilkanaście lat, macie do wyboru albo gdzieś szukać jakiejś tam trawy czy ekstazji, czy czegokolwiek, co jest dla Was, powiedzmy, relatywnie bezpieczne, ale ryzykujecie pójście do więzienia, za to możecie zupełnie legalnie i bezpiecznie w stosunku, w świetle prawa oczywiście, bezpiecznie kupić sobie jakiegoś dopalacza za kilka złotych, który okazuje się mega trucizną, no to wybór jest dla niektórych ludzi prosty. Sięgają po dopalacza, bo jest legalnie, miło i wesoło. Do czasu oczywiście, do czasu. Mało tego, już są kolejne pomysły z kolejnymi zakazami. No, moim zdaniem jest to walka z wiatrakami i utopia, bo można zakazywać coraz to nowych substancji, ale wystarczy tam minimalnie zmienić skład chemiczny. I to jest droga donikąd, chyba że zakażemy wszystkich środków chemicznych, no ale to również jest utopia. Mało tego, słuchajcie, są, nie powiem, czy powinienem o tym mówić, ale w sumie jak ktoś będzie chciał, to i tak sobie znajdzie. W każdej drogerii czy w każdej aptece można tanio, bez recepty, kupić sobie substancje, które same po odpowiednim przygotowaniu czy po zmieszaniu z innymi mają efekty bardzo podobne do narkotyków naturalnych, czy wręcz są narkotykami, tylko nazywają się inaczej. Nie będę tutaj absolutnie podawał nazw handlowych, ale słuchajcie, przy większości tych właśnie substancji, przy ich nieumiejętnym użyciu, efekty są o wiele, wiele silniejsze, a do tego efekty uboczne są katastrofalne. Dam Wam przykład jednego tylko takiego środka. Jest to płyn do higieny intymnej dla kobiet, który służy wiadomo do czego. Po odpowiednim przygotowaniu taki płyn można spożyć
efekt jest jak po LSD, bardzo, bardzo silny, co dla których już może stanowić poważne zagrożenie. Do tego jest bardzo długotrwały. Efekty uboczne są w porównaniu do oryginalnego LSD katastrofalne. Uszkodzenia wątroby, uszkodzenia nerek, uszkodzenia centralnego układu nerwowego, część nieodwracalna, a przy nieprawidłowym przygotowaniu bardzo, bardzo poważne zatrucia, które mogą zakończyć się śmiercią. No i teraz możemy tutaj iść dalej w zaparte i zakazać sprzedaży środków do higieny intymnej dla kobiet. Tylko co to rozwiąże? No, moim zdaniem nic, bo takich substancji są dziesiątki i wszystkiego zakazać się nie da. Jest moim zdaniem wyjście tutaj z tej sytuacji. Jeszcze dam Wam tylko cytat tutaj jeszcze Światowej Komisji do Spraw Polityki Narkotykowej, która w swoim raporcie w 2011 roku stwierdza, że penalizacja narkotyków kosztuje na świecie około 100 miliardów dolarów rocznie, a dostępność tych używek i tak rośnie. I karanie za posiadanie i zażywanie narkotyków prowadzi do większej przestępczości, przemocy, korupcji, dyskryminacji i łamania praw człowieka. Światowy rynek narkotykowy warty jest 450 miliardów dolarów, co czyni go trzecim pod względem wielkości po rynku spożywczym i petrochemicznym, a narkotyki na świecie spożywa minimum 250 milionów ludzi. To są oczywiście dane szacunkowe, bo tego zmierzyć nie da. Moim zdaniem jest tego o wiele, wiele więcej. Słuchajcie, do legalizacji czy do depenalizacji narkotyków nawołują również eksperci sławy światowego formatu, takie jak dr Sanjay Gupta z Stanów Zjednoczonych, czy dr Nat z Wielkiej Brytanii. Jak ktoś będzie chciał, to sobie poszuka na YouTubie, czy mogę ewentualnie, ktoś będzie bardzo chciał, podesłać linki na YouTube'a, posłuchać, co ci ludzie mogą powiedzieć ciekawego. To są eksperci, to nie są jacyś nastolatkowie, czy ktoś, kto gra w Battlefielda 4 ze snajperką. To są eksperci w swoich dziedzinach, którzy mają ze sobą dziesiątki lat badań i mówią wyraźnie, że jedynym wyjściem z sytuacji jest po prostu depenalizacja, tak jak ma to miejsce już w wielu krajach, na przykład Portugalia, Holandia, czy Stanów Zjednoczonych, czy Urugwaj. No, tam jest to od wielu, wielu lat w niektórych z tych krajów praktykowane i świat się nie zawalił. Więc tak to wygląda. A moim zdaniem, ja mam takie samo zdanie jak pan Łukasz Ługowski, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, i według tego pana jedyną drogą jest gruba kreska, czyli depenalizacja wszystkich narkotyków w małych ilościach i dystrybucja ich przez państwo w aptekach. Zanim tutaj wyskoczycie i włos staną wam dęba, co ja tutaj opowiadam, to oczywiście nie dotyczyłoby to tych narkotyków, których wiadomo, że bardzo silnie uzależniają, czyli heroiny i kokainy. Ale dam wam jeszcze na koniec tylko przykład. Pomyślcie, co chcielibyście, żeby osoba, która jest wam bliska, zażyła. Nie wiem, czy to brat, czy kolega, czy ojciec, czy wolelibyście, żeby sobie gdzieś tam wypalił skręta, przedawkował, że tak powiem w cudzysłowie, i w najgorszym wypadku wyjadł w nocy pół lodówki, czy wolelibyście, żeby kupił sobie legalnego dopalacza, wylądował w szpitalu i ze składu okazałoby się, że jest to spulchniacz gleby, którego składu nikt nie zna i nie jest w stanie mu pomóc. Z mediów wiem, że ostatnia fala tych zatruć była bardzo duża. Najmłodszy uczestnik tej fali miał lat 10, najstarsza kobieta miała lat 59, a kilkanaście w tym momencie osób tej fali zatruć nie przeżyło. To był Scorpius. Dzięki za oglądanie i słuchanie. Do następnego razu.